Jedni mówią bombki, inni bańki. Bez względu na nazwę, trudno już wyobrazić sobie bez nich Boże Narodzenie. Zmienia się moda na wielkość, kolor i zdobienia, ale zwyczaj ozdabiania choinki ma już ponadwiekową tradycję. Pokazuje ją Muzeum w Nowej Dębie. Współczesne ozdoby choinkowe w niczym nie przypominają tych sprzed lat. W Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie, jedynym takim w Polsce, można zobaczyć ponad 9 tysięcy wzorów. Posrebrzanych i ręcznie malowanych o fantazyjnych często kształtach. Mamy i Mikołaje, i choinki, i aniołki. Oczywiście bardzo popularne, jak co roku, są ozdoby z wizerunkiem świętej rodziny i wyroby z tematyką religijną. Część z nich sami wykonaliśmy na przestrzeni 25 lat istnienia naszej firmy. Najstarsze eksponaty pochodzą z połowy XX wieku. W muzeum można zobaczyć, jak rozwijała się technika produkcji bombek i nasze gusty. W tym roku przeważają kolory biały, złoty. Wyroby, które trafiają na choinki średniej wielkości, czyli bombki choinkowe o średnicy około 10 cm. Wyobraźnię projektantów doceniają goście, którzy przed świętami zjeżdżają tu często z odległych miejscowości. Przyjechałam 180 km tutaj do muzeum. Bardzo piękne rękodzieło, cieszy oko i duszę. W muzeum w Nowej Dębie można też popatrzeć, jak oryginalnie udekorować bożonarodzeniowe drzewko. Każda choinka jest ubrana w innym stylu. Mamy tu na przykład styl amerykański, styl francuski, styl norweski, styl wiktoriański, czy też styl staropolski, który myślę, że jest najbliższy naszym sercom. Zwiedzający muzeum mogą też zajrzeć tam, gdzie powstają bombki. Pokazy wydmuchiwania, srebrzenia, ręcznego malowania budzą zachwyt nie tylko najmłodszych. Najważniejsza jest sprawna ręka oraz cierpliwość. Ale także talent i doświadczenie, bo by powstały takie dzieła sztuki, trzeba przynajmniej 2 lata uczyć się pod okiem mistrzów.